Wraz z inwazją na Ukrainę wizerunek Rosji jako silnego, nowoczesnego państwa legnął w gruzach. Kolejne wiadomości na temat żołnierzy kradnących pralki, zegarki czy telefony ujawniały prawdziwą twarz propagandy. Dziś postanowiłem przedstawić wam 10 zaskakujących faktów na temat życia w Rosji jeszcze sprzed sankcji. Numer 10. Niska dostępność toalet. Czy wiecie, że aż 45% rodzin wielodzietnych w Rosji nie ma dostępu do ogólnego systemu kanalizacyjnego? Zapewne lepiej na naszą wyobraźnię podziałają konkretne liczby. Dostępu do kanalizacji nie ma aż 30 milionów osób. Co piąty mieszkaniec Rosji w ogóle nie ma instalacji wodnej w domu. Ogromny problem z dostępnością toalet, a także przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej, z którymi zmaga się społeczeństwo rosyjskie, opisuje artykuł na stronie Romadske International z 2020 roku. Autorzy opisują w nim sytuacje, które mogą być dla nas trudne do wyobrażenia. Na przykład w położonym około 200 km od Moskwy mieście Tula, w którym żyje ponad 500 000 osób, 20% z nich nie ma kanalizacji. Jedna z rezydentek, mieszkająca zaledwie 250 metrów od siedziby regionalnych władz administracyjnych, codziennie zbiera brudną, zużytą wodę w wiadrze, a następnie po prostu wylewa ją na podwórku. Jej babcia mieszka na pierwszym piętrze domu, a ponieważ ma problemy z chodzeniem, wszystkie swoje sprawy załatwia do wiadra, które następnie opróżnia przez okno. Jak możemy dowiedzieć się z artykułu, aż 88% ścieków nie spełnia wymogów dotyczących oczyszczania, mimo to jednak i tak lądują one w rosyjskiej istniejącej kanalizacji. Opisane praktyki mają ogromny i wyjątkowo negatywny wpływ na środowisko naturalne. Numer 9. Przemoc domowa. To kolejny ogromny problem nurtujący społeczeństwo rosyjskie. Jak w marcu zeszłego roku informowało Sky.com, w 2018 w Rosji z rąk partnerów ginęły średnio 22 kobiety dziennie, a problem przemocy domowej pogorszył się w wyniku pandemii. Dziennikarka opisuje głośną sprawę morderstwa 23-letniej kobiety ze stycznia 2020 roku. Dziewczyna przyszła do byłego chłopaka zabrać swoje rzeczy. Była u niego 3,5 godziny, a sąsiedzi, słysząc odgłosy, tu cytat, rzeźni, dzwonili na policję 7 razy. Jednak nawet gdy dziewczyna była już martwa, a sąsiedzi wyważyli drzwi, policja wciąż się nie pojawiła. Niestety, nie jest to odosobniony przypadek. Ruslan Melin, chirurg urazowy z Kemerowa, wskazuje, że 15% operowanych przez niego pacjentów to ofiary przemocy domowej. W 2017 w Rosji nastąpiła dekryminalizacja napaści domowej pierwszego stopnia, co w praktyce oznaczało, że każda napaść, która nie skończyła się w szpitalu, jest wykroczeniem administracyjnym. Teraz to ofiara przemocy domowej musi udowodnić winy swojemu oprawcy. Dodatkowo nie pomaga też mentalność społeczna. Popularne w Rosji przysłowie głosi, że jak cię bije, to kocha, a wielu mężczyzn wciąż wierzy w taką formę okazywania czułości. Numer 8. Tolerancja. Guardian w 2013 roku donosił o organizowaniu zasadzek na młodych homoseksualistów, które były organizowane na rosyjskich portalach randkowych. Na fałszywe randki przychodziły grupy, które biły i poniżały nastoletnie ofiary. Nagrania z tych spotkań trafiały do internetu, co często prowadziło do samobójstw. BBC w 2019 roku opisywało przypadek aresztowań z powodu orientacji seksualnej w Czeczenii. Według aktywistów około 40 osób zostało zatrzymanych i poddanych torturom, w tym rażeniu prądem, a dwie z nich zmarły. Jest to po części efekt polityki prowadzonej przez państwo, w którym w 2013 uchwalono prawo, które oficjalnie ma chronić dzieci przed informacjami negującymi tradycyjne wartości rodzinne, choć w świecie zachodnim nazywa się je często gay propaganda law. Sprowadza się ono do zakazu tzw. promocji postaw innych niż heteronormatywne, co pogłębiło wrogość wobec osób LGBT. Od czasu jego wprowadzenia wszelka edukacja o tematyce równościowej jest zakazana. Na stronie Human Rights Watch możemy dowiedzieć się, że psychologowie pracujący z młodzieżą przestali poruszać tematy seksualności, gdyż boją się oskarżeń o łamanie przepisów, co sprawia, że i tak wyobcowana młodzież ma jeszcze mniej wsparcia. Wiele przemocowych zachowań nie jest traktowanych poważnie, a wielu nastolatków skarży się na nękanie w szkole. Słyszą homofobiczne wyzwiska zarówno od nauczycieli, jak i innych uczniów. Numer 7. Środowisko. Nie tylko niedobory systemów kanalizacyjnych przyczyniają się do pogarszającego się stanu środowiska naturalnego Rosji. Jak informuje Salon.com,
Wielkie przedsięwzięcie, jakim była organizacja Igrzysk Olimpijskich w Soczi w 2014, odbyło się wysokim kosztem dla przyrody. Część Parku Narodowego w Soczi została zniszczona, zlikwidowano również bagna, zamieszkiwane przez ponad 60 gatunków ptaków. Aby zbudować wioskę olimpijską, przesiedlono około 2000 rodzin, a działania budowlane doprowadziły do osuwisk i zanieczyszczeń pitnej wody. Działania podjęte w Soczi nie były niczym wyjątkowym. Wydobycie ropy i gazu w Arktyce także doprowadziło do zanieczyszczeń rzek. Nie dziwią więc niepokojące zdarzenia meteorologiczne. W 2014 roku zarejestrowano ponad 550 niebezpiecznych zjawisk pogodowych, głównie potężnych pożarów, a także powodzi oraz jednoczesnych niedoborów wody, jak choćby w jeziorze Bajkał. Jak pod koniec 2015 donosiło Yahoo News, średnia temperatura w Rosji podnosi się 2,5 razy szybciej, niż wynosi uśredniona wartość ocieplenia się całego globu. Wiele z dzisiejszych problemów kraju pochodzi z czasów Związku Radzieckiego, gdy dbanie o środowisko uważano za przeszkodę w industrializacji. Numer 6. Swoboda wypowiedzi. Twarzą walki o wolność prasy jest Dmitrij Muratow, jeden z dwójki dziennikarzy, laureatów Pokojowej Nagrody Nobla z 2021 i redaktor naczelny największej niezależnej rosyjskiej gazety. Podczas ceremonii wręczenia nagrody Muratow uczcił minutą ciszy 6 swoich kolegów po fachu z jego redakcji, którzy zostali zamordowani z powodu wykonywanej działalności. Pretekstem do ograniczania niepożądanej przez rosyjskie władze dziennikarskiej aktywności jest tzw. prawo o agentach zagranicznych uchwalone w 2012, w myśl którego każdy, kto otrzymuje jakiekolwiek finansowanie z zagranicy, jak choćby uniwersyteckie stypendia, musi podawać taką informację, publikując swoje teksty, z tym, że informacja ta zamyka się w słowach agent zagraniczny. Taki wymóg dotyczy nie tylko mediów, ale też samych dziennikarzy czy influencerów, a oznaczać trzeba nawet prywatne posty w social mediach. Pod koniec zeszłego roku sąd w oparciu o to prawo rozwiązał Stowarzyszenie Memoriał, które zajmowało się dokumentacją zbrodni z czasów komunistycznych. Numer 5. Reżim. Likwidacja niewygodnego dla obecnej rosyjskiej władzy niezależnego Stowarzyszenia Memoriał to jeden z elementów ogólnego zaostrzania autorytarnego reżimu kraju. Związana z tym aspektem jest odpowiednia propaganda historyczna, a także wybielanie zbrodni stalinowskich, na co uwagę zwracał Memoriał. Obecna władza w swojej narracji historycznej wraca do czasów stalinowskich, kiedy to II wojnę światową określano mianem Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, a datą jej rozpoczęcia nie była agresja III Rzeszy i ZSRR na Polskę, a rok 1941, czyli moment agresji Niemiec na Związek Radziecki. Jak możemy dowiedzieć się ze strony internetowej Polskiego Radia, dr Maria Domańska z Ośrodka Studiów Wschodnich tłumaczy, że ten mit to jedyne jednoczące Rosjan wydarzenie historyczne z dziejów współczesnych, dlatego jest tak ważne dla obecnej władzy. Dodatkowo mit ten buduje pozytywny obraz silnego państwa i armii, która mogła się przeciwstawić faszystowskiej agresji, co jak wiemy z bieżących wydarzeń w związku z napaścią na Ukrainę, jest wciąż argumentem propagandowym. Numer 4. Korupcja. Kolejnym wielkim problemem Rosji jest korupcja. Jak możemy dowiedzieć się z rankingu przygotowanego przez pozarządową organizację Transparency International, zajmującej się monitorowaniem praktyk korupcyjnych na świecie, w 2021 państwo to zajęło 136 miejsce. Dla porównania, Polska plasuje się na 42 miejscu. Zły przykład idzie w Rosji z samej góry. Aleksiej Nawalny, polityczny oponent Putina, nagłośnił w zeszłym roku sprawę ogromnej, luksusowej rezydencji należącej do prezydenta, położonej nad brzegiem Morza Czarnego. Jak informuje Sydney Thiro z Borgen Project, dochodzenie przeprowadzone przez agencję informacyjną Reuters wykazało, że część środków, dzięki którym powstał pałac, pochodziła z założonego w 2005 funduszu opiewającego na miliard dolarów, który miał poprawić stan Krajowej Służby Zdrowia. Nagłośnienie tej sprawy wywołało w Rosji ogromne protesty, gdyż wielu Rosjan odczuwa coraz mocniej pogarszające się warunki życia, do czego dołożyła się też pandemia, a obecnie sankcje. Numer 3. Łagry Putina. Za obnażanie korupcyjnych praktyk rosyjskiej władzy Nawalny musiał zapłacić wysoką cenę. W marcu tego roku został ostatecznie skazany na 9 lat pobytu w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Przerażające warunki panujące w tych jednostkach opisuje artykuł ze strony Deutsche Welle, wskazując, że niewiele zmieniło się w nich od czasów stalinowskich. Aktywiści, którym udało się przeżyć pobyt w ośrodkach, opisują sadyzm strażników, gwałty, głód, tortury czy wyzysk,
Jedna z kobiet opisywała, że pracowała jako szwaczka mundurów. Jej zmiany trwały codziennie po 17 godzin i miała tylko jeden wolny dzień w miesiącu. W takich placówkach w Rosji przebywa około 500 000 osób. Jak informuje Deutsche Welle, Rosja zajmuje pierwsze miejsce w Europie w liczbie osadzonych na 100 tysięcy mieszkańców, a kolonie karne pełne są więźniów politycznych zesłanych tam za walkę z reżimem. Tak było z członkiniami grupy Pussy Riot. Jedna z nich spędziła w takim miejscu 2 lata, co było karą za antyputinowski performance. Do kolonii trafiają często kobiety będące ofiarami przemocy domowej, które nie mogąc znaleźć wsparcia w państwowych instytucjach, z bezsilności zabiły swych oprawców. Numer 2. Niska przewidywana długość życia. W 2014 media rozpisywały się o badaniu, według którego co czwarty Rosjanin, tu mowa o mężczyznach, umrze przed osiągnięciem 55 roku życia. Jak informuje Rachel Neuer z The New York Times, jest to dużo gorszy obraz niż w innych krajach rozwiniętych. W Rosji co czwarty mężczyzna nie dożyje 55 lat, a w USA zaledwie 1 na 11. Według danych z 2019 średnia przewidywana długość życia w państwach europejskich wynosiła ponad 78 lat, podczas gdy w Rosji była o 5 lat niższa. Przyczynia się do tego duże spożycie alkoholu i choć w ostatnich latach zmalało, to wciąż nadmierne spożycie napojów wyskokowych jest przyczyną ponad połowy przypadków śmierci w grupie wiekowej 15-54. Poza alkoholem dużym problemem jest także palenie papierosów. Rosja znajduje się w pierwszej dziesiątce krajów z największą konsumpcją papierosów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Jak informuje na swojej stronie internetowej fundacja For a Smoke Free World, ponad 60% mężczyzn i 22% kobiet w Rosji pali papierosy. I numer 1. Wirus HIV. Członkini Pussy Riot, która opisywała warunki panujące w koloniach karnych, wskazała również, że wielu z osadzonych tam jest nosicielami wirusa HIV, a przymus nadludzkiej pracy dodatkowo pogarsza ich stan zdrowia. Niestety, w Rosji problem AIDS jest poważny. Jak informował w lutym zeszłego roku Borgen Project, podczas gdy w Europie liczba zakażeń wirusem HIV wykazuje tendencję malejącą, to w Rosji wzrasta w tempie od 10 do 15% rocznie, a taki wzrost notowano w USA w latach 80., które były szczytowym okresem epidemii AIDS. Jako przyczyny tego zjawiska wskazuje się brak odpowiedniej edukacji seksualnej, a także stosowanie dożylnych narkotyków. Mark Bennett z portalu Politico wskazuje również na zbyt małą liczbę przeprowadzanych testów. Wiele kobiet dowiaduje się o tym, że są zakażone wirusem HIV dopiero w trakcie ogólnych badań przy okazji ciąży. Czy słyszeliście o jeszcze jakichś podobnych faktach na temat Rosji? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie też podać źródeł. Niestety w komentarzach zlecą się na pewno miłośnicy Rosji, którzy będą próbowali wybielić wizerunek tego kraju. Piona.